Cześć wszystkim w tym nowym roku. Kończymy rok, przedłużamy pomaganie, ale najpierw chciałem się z wami podzielić taką definicją fundraisingu, którą ostatnio znalazłem w polskiej publikacji. Tam na dole jest informacja o niej. Bardzo mi się ta definicja spodobała, że to jest szereg działań zmierzających do zabezpieczenia bytu finansowego organizacji non-profit, metody, procedury, ale też właśnie zdobywanie przyjaciół dla organizacji, kreowanie przyjaznego środowiska i tworzenie dobrego wizerunku samej organizacji. Ta definicja bardzo mi się spodobała z tego powodu, że jest, moim zdaniem, ona jest jakby pełna. Ona obejmuje i te rzeczy takie, można powiedzieć, twarde, finansowe, ale też jak gdyby rozszerza ten fundraising, że to nie tylko jest pozyskiwanie darowizn, że to często jest pozyskiwanie przyjaciół dla organizacji, osób, które w jakiś sposób wesprą niefinansowo, i przede wszystkim budowanie też takiej atmosfery, można by powiedzieć, poparcia dla organizacji w lokalnej społeczności. To jest z poradnik fundraisera z doświadczeń polskich funduszy lokalnych. Zdaje się, że ta publikacja jest z początku roku 2000, może nie początku, 2006, jeśli dobrze pamiętam. Więc ma już parę lat. W każdym razie ta definicja mi się bardzo spodobała. Będziecie mieli okazję później tą prezentację. Właśnie, dobrze, nagrywanie jest rozpoczęte, tak, będziecie mogli zobaczyć później tę prezentację, ją opublikuję, zaraz po webinarze opublikuję ją na naszej grupie Fundraiserzy Funny Money, nagranie z webinara też będzie dostępne, także w razie czego, gdybyście z jakiegoś powodu musieli szybko uciekać, to nagranie będzie. Okej, lećmy dalej, dlaczego sztafeta, bo tak się zastanawiałem, jak można sport połączyć, czy gdzie znaleźć jakiś wspólny mianownik z jakimś sportem i dlaczego sztafeta, a nie maraton? Przede wszystkim w sztafecie wszyscy biegniemy do tego samego celu. W maratonie to jest tak, że każdy biegnie troszeczkę z innego powodu. Inny ma swój cel, chociażby czasowy do osiągnięcia, który chce osiągnąć. A w sztafecie wszyscy biegniemy do tego samego celu, do tej samej mety. Przede wszystkim też to, że pracujemy zespołowo, tak? Czyli że ta sztafeta fundraisingowa, ona zależy od wysiłku całego zespołu, bo często moim zdaniem o tym zapominamy, że sami no nie jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Oczywiście zdarzają się takie spektakularne wyniki, ale zespoły dużo lepiej funkcjonują, zwłaszcza myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości. A dodatkowo jest jedna rzecz, która no, tutaj można powiedzieć, że troszeczkę, no, trochę moja natura się odzywa, że ja często lubię zmiany, bądź też może nie tyle zmiany, co jak gdyby lubię widzieć w miarę szybko efekt tej pracy. I sztafeta to daje. Jeśli podejdziemy do sztafety, w której, jak się za chwilę zobaczycie, możecie sobie te odcinki tej sztafety dowolnie dostosować, to daje to taką motywację dla krótkiego okresu, ale jednocześnie z wizją całości. Ale krótkie odcinki dają po prostu taką motywację, coś, co widzimy, co możemy osiągnąć za 2-3 tygodnie, 4 tygodnie, może maksymalnie, nie wiem, za 2 miesiące albo za kwartał, coś realnego, coś w zasięgu ręki i coś, co tak na dobrą sprawę codziennie robiąc coś w tym kierunku, zbliżamy się bardzo szybko do tego pierwszego odcinka sztafety, który sobie wyznaczyliśmy. No i tak, na szczęście udało mi się znaleźć takie zdjęcie, które pokazywałoby ten trud tej sztafety, bo oczywiście wszystkie zdjęcia ze stoka przeważnie są piękne, wszyscy są tam radośni, ale to tak przeważnie nie jest. Pewnie że znacie to z autopsji, że lekko nie będzie i na to się trzeba przygotować. Oczywiście na początku zeszłego roku nikt nie był przygotowany na to, co się stanie i lekko nie będzie, to byłoby, że tak powiem, za mało powiedziane, ale myślę, że po takiej burzy, jaka była w zeszłym roku, to już jesteśmy dużo lepiej do tej sztafety tegorocznej przygotowani. Ja teraz otworzę dokument. Ten dokument oczywiście będziecie mogli sobie pobrać, udostępnię wam go w formie arkusza google'owego. Co to jest ta fundraisingowa sztafeta? To tak na dobrą sprawę sztafeta, która
Moim zdaniem powinna trwać cały rok, ale możecie sobie to w swojej organizacji dowolnie dostosować. Tak na dobrą sprawę sztafeta, która ma tyle odcinków, ile sobie zaplanujecie. Oczywiście najprościej zrobić to odcinkami miesięcznymi, ale czasami może być tak, że szybciej wam będzie, czy łatwiej wam będzie, w zależności od tego, w jakim zespole pracujecie, zrobić takie odcinki na przykład dwutygodniowe. To już jak gdyby zależy od was. Czyli każdy tydzień, miesiąc, dwa miesiące, kwartał może być takim dowolnym odcinkiem sztafety. Odcinkiem, w którym właśnie realizujecie takie rzeczy związane, elementy z kilku obszarów fundraisingu. No właśnie, tutaj ten drugi punkt, czyli na każdym odcinku realizujemy minimum jedno działanie z obszaru komunikacja fundraisingowa, zaraz wam ten obszar komunikacji fundraisingowej pokażę. Dajemy z siebie wszystko w każdym odcinku sztafety i to jest może taka sugestia, że jeśli macie taką możliwość, to fajnie by było, żeby za każdy odcinek, za każde takie działanie komunikacyjne, fundraisingowe odpowiadała inna osoba. To z dwóch powodów. Raz, że często podejście nowej osoby do tematu, który na przykład wcześniej wyrealizowaliście, może być inne, świeższe, wprowadzi to nowe pomysły, a dwa, dla was będzie to okres, można powiedzieć, że takiego troszeczkę odpoczynku, tak? Czy może przygotowania do kolejnego odcinka sztafety. Tak jak też wcześniej powiedziałem, krótkie odcinki, aby podtrzymać motywację, czyli takie odcinki, które trwają, no myślę, że miesiąc to jest maksimum. Czasami może kwartał, pewnie przy większych kampaniach czy projektach. I oczywiście pracujemy zespołowo, co dwie głowy to nie jedna. Jeśli macie tych głów więcej, to zawsze moim zdaniem warto takie głowy zaangażować. Tu poniżej jest ta definicja jeszcze raz tego fundraisingu. Kolejna rzecz w tym dokumencie fundraisingowej sztafety to taka właśnie informacja o organizacji. Dlatego, że żeby rozpocząć fundraising, czy jak gdyby, nawet żeby, podejrzewam, że w większości waszych organizacji macie jakieś działania fundraisingowe, takie czy inne działania prowadzicie, ale to jest takie miejsce, w którym możecie sobie zrobić takie podsumowanie albo taki przegląd, gdzie możecie sobie wypisać właśnie ten kluczowe informacje, zarówno taka, można powiedzieć, metryczka organizacji, czyli jak się nazywacie, od kiedy istniecie, dla kogo działacie, no i na jakim terenie, jak i właśnie takie informacje, które doszedłem do wniosku, że zamiast pisać o wizji, misji i organizacji, trzeba to nazwać troszeczkę inaczej, tak żeby łatwiej było to wypełnić, czyli tak na dobrą sprawę, chcemy świata w którym, czyli jakiego świata chcecie, czyli wy jako organizacja, w jakim świecie chcecie funkcjonować, a w jakim nie chcecie funkcjonować, tak? Czyli ta kolejna rzecz, tak? Czyli nie zgadzamy się ze światem, w którym. Tak na dobrą sprawę odpowiedzi na te czy przedłużenie tych zdań de facto skonstruuje coś takiego jak wizję czy misję organizacji, ale jeśli macie problem z tym właśnie jak ją skonstruować, czy jak ją zdefiniować, to są moim zdaniem takie podstawy, które warto po prostu wypełnić, i być może nawet po prostu udostępnić w organizacji, żeby każdy, kto nie wiem, chodzi na stronę organizacji, czy kto działa razem z wami, żeby po prostu wiedział, co jest dla was ważne, z jakim światem się zgadzacie, z jakim się nie zgadzacie. Tu jest jeszcze taka ostatnia rzecz, czego nie tolerujemy. Tutaj w kolumnie C znajdziecie takie podpowiedzi, czyli to dotyczy jakichś zachowań nie tolerujecie, czyli wśród, nie wiem, pracowników, wolontariuszy, ale też wśród darczyńców, tak, bo to trzeba patrzeć na organizację zarówno wewnątrz, jak i w kontekście otoczenia, w którym funkcjonujecie. To jest moim zdaniem taka podstawa po to, żeby przejść do kolejnego etapu, bo tak na dobrą sprawę, prowadząc fundraising, szukacie osób, czy to firm, czy nie wiem, prezesów firm, czy innych organizacji, które tak na dobrą sprawę w jakimś stopniu podzielają tą waszą wizję świata.
Dlatego wypełnienie właśnie tej metryczki moim zdaniem jest bardzo istotne, dlatego że pomaga później myśleć o tym, do kogo tak na dobrą sprawę chcemy iść z naszym fundraisingiem w tej sztafecie. No i kluczowa rzecz w tym całym dokumencie to ten właśnie arkusz sztafeta 2021, który tak na dobrą sprawę jest tak przykładowo wypełniony. Zupełnie przykładowo i on tak na dobrą sprawę, jak widzicie, jest podzielony na kwartały, miesiące poszczególne. Tutaj jest przyjęte założenie, że miesiąc jest takim jednym odcinkiem sztafety. I z czego ten dokument się składa? Ważne wydarzenia społeczne, święta i ważne dni, czyli takie bardzo ogólne informacje dotyczące, nie wiem, świąt Bożego Narodzenia, świąt wielkanocnych, czy jakichś innych ważnych wydarzeń czy dni, które z perspektywy waszej organizacji mają duże znaczenie. Zarówno od strony, można powiedzieć, technicznej, czyli, nie wiem, jest lato i wiecie, że w lipcu wszyscy będą na urlopach. To jest dla waszej organizacji ważna informacja, bo w tym czasie za dużo po prostu nie jesteście w stanie zrobić. Albo jest wręcz przeciwnie, to jest szczyt waszego działania i wszystkie siły muszą być skupione na działaniu, a nie na prowadzeniu różnego rodzaju spraw dodatkowych, które mogą poczekać. Druga rzecz to wydarzenia w naszej organizacji, czyli takie ważne wydarzenia w organizacji, które się będą działy, czyli na przykład robicie na przykład festyn, robicie... będziecie potrzebować jakiegoś wsparcia, nie wiem, przy remoncie, będziecie zmieniać swoją stronę internetową, uruchamiać jakieś wpłaty, nie wiem, darowizny cykliczne, będziecie robić jakąś zbiórkę. Tutaj ja wpisałem na przykład sezon ogórkowy i urlopy, tak? To też jest jak gdyby taka ważna informacja w waszej organizacji, która rzutuje na to, jak możecie później prowadzić tą komunikację fundraisingową, która znajduje się dalej. Tutaj jest również na przykład coś takiego jak rocznica powstania organizacji, czyli kiedy organizacja wystartowała. Warto mieć tego świadomość po to, żeby się na przykład przygotować do tego, żeby przygotować albo jakąś prostą komunikację, albo być może jakieś wydarzenie dla darczyńców, wolontariuszy czy innych osób wokół waszej organizacji. Oraz kolumna E, czyli akcje, działania i kampania, czyli takie rzeczy, które w danym czasie chcielibyście zrobić, czy będziecie robić na zewnątrz. Czyli nie dotyczą się tylko i wyłącznie tego, co dzieje się w organizacji, typu uruchomienie na przykład, nie wiem, strony internetowej, czy aktualizacja strony internetowej, ale takie rzeczy, które związane są z komunikacją, tak? Czyli na przykład macie kampanię 1% podatku prowadzicie. No ja tutaj pewnie to dla wielu organizacji jest, można powiedzieć, że standard, że w tym okresie, zwłaszcza koniec lutego i koniec kwietnia, jest bardzo mocna kampania jednoprocentowa. Czerwiec na przykład, festyn na Dzień Dziecka, czyli takie kampania, którą będziecie prowadzić na przykład w czerwcu. Być może będziecie robić jakąś zbiórkę na jakąś konkretną, określoną rzecz, albo mając świadomość na przykład, że październik, listopad jest na przykład okresem waszej intensywnej pracy, to tą zbiórkę możecie zaplanować wcześniej, żeby mieć już zebrane środki na to, co będzie się działo później. Ten cały rok tutaj, czyli ta sztafeta 2021, z założenia to powinno być proste. Dlatego też to jest tak przygotowane moim zdaniem do wypełnienia w przynajmniej w wersji pierwszej w ciągu maksymalnie godziny, a pewnie i w pół można się ze spokojnie zmieścić, ale to daje taki obraz tych odcinków sztafety, tych 12 tutaj są akurat, jest akurat 12 odcinków sztafety, ale z perspektywy jednak celu, do którego chcemy dążyć, czyli tak na dobrą sprawę tego, jak wasza organizacja chcecie, żeby wyglądała na końcu tej sztafety, czyli tutaj na początku roku kolejnego. I teraz właśnie ta fundraisingowa sztafeta, czyli ten cała kolumna, cztery kolumny w zasadzie oznaczone jako to tutaj na żółto komunikacja fundraisingowa. I tak na dobrą sprawę ta komunikacja fundraisingowa, ona jest podzielona na cztery obszary związane z tym,
co możecie, co warto komunikować do waszego otoczenia, do waszych darczyńców, do waszych wolontariuszy, do innych organizacji, z którymi pracujecie, w jakich obszarach możecie komunikację prowadzić. Punkt pierwszy to wizja, misja i obszar działania, czyli oczywiście wy sami wiecie, w jakim celu działacie, wiecie po co i dlaczego i tego nie trzeba wam przypominać, ale osoby, które są wokół was, raz, mogą nie do końca pamiętać, dwa, w perspektywie czasu mogło się coś zmienić, jeśli chodzi o wasz obszar działania, czy obszar, w którym jesteście na przykład w tym roku skupieni. I kolejna rzecz, ta informacja nie zawsze do wszystkich dociera. Dlatego warto na przykład to powtarzać, powtarzać informacje o tym, po co istniejecie, co chcecie zmienić w waszym otoczeniu, co chcecie zmienić na świecie. To jest pierwszy ten obszar komunikacji fundraisingowej, czyli komunikowanie o tym, czym tak w ogóle organizacja jest, dlaczego ona powstała, dlaczego ona działa, jaką zmianę chce w świecie, tym małym, lokalnym, bądź większym zrobić. Druga rzecz to oczywiście komunikacja efektów i osiągnięć. Mówiąc w skrócie, warto się po prostu chwalić. Jeśli udało wam się coś zrobić, jeśli macie takie rzeczy, które wiecie, że w jakiś sposób was wyróżniają, zdobyliście, nie wiem, jakąś nagrodę, udało wam się zrobić, nie wiem, dostarczyć paczki na przykład na święta dla iluś tam osób, udało wam się zrobić remont miejsca, w którym, nie wiem, za chwilę niepełnosprawni, z którymi się opiekujecie, będą mogli przechodzić rehabilitację. To warto o takich rzeczach mówić, dlatego że de facto to mówi o tym, w jaki sposób wy funkcjonujecie, w jaki sposób działacie i że są efekty tej waszej pracy. To nie jest tak, że wy jesteście organizacją i tak jak mamy w pierwszym punkcie, że komunikujecie to, co robicie, tak de facto druga rzecz jest efektem, czyli tutaj tylko mówicie, jaka jest wasza wizja, a tutaj de facto pokazujecie efekty realizacji tej właśnie waszej wizji. Tutaj taka drobna podpowiedź, że często samemu patrząc na organizację może to być trudne do zauważenia. Dlatego warto też spytać się osoby takie postronne, które nie siedzą na co dzień w organizacji, co uważają jako wasze, nie wiem, osiągnięcie, sukces, albo co, tak w skrócie, kolokwialnie, co uważają, że fajnego zrobiliście w zeszłym roku. No, styczeń jest takim miesiącem, który dla wielu organizacji jest podsumowaniem tego poprzedniego roku, pokazuje się dane za rok wcześniejszy. Myślę, że styczeń jest akurat taką fajną okazją do tego, żeby nawet, nie wiem, do końca stycznia czy na początku lutego przygotować jakieś takie zestawienie, trochę liczb, trochę takich faktów o tym, co waszej organizacji udało się osiągnąć. Czyli komunikacja właśnie tych osiągnięć. Kolejny element tej komunikacji fundraisingowej, tej sztafety, to podziękowania. Ja o tym mówię dosyć często, że podziękowania są bardzo istotne w procesie fundraisingu, w procesie pozyskiwania, dlatego że raz, że to jest miłe, a dwa, że podziękowania to też jest okazja do tego, żeby się przypomnieć, że jesteśmy tutaj i że my ciebie zauważyliśmy, że widzieliśmy twoją wpłatę, że widzieliśmy, że przyszedłeś nam pomóc. To tak na dobrą sprawę każdy z nas czasami potrzebuje tego, żeby ktoś powiedział, że dziękuję, że zrobiłeś coś ważnego dla nas. Doceniam to. I to jest coś tak na dobrą sprawę, co z jednej strony jest powodem do komunikacji, bo te podziękowania często możecie zrobić, nie wiem, nawet 3 miesiące, pół roku po tym, jak miało miejsce jakieś zdarzenie, po to, żeby mieć powód do komunikacji, żeby powiedzieć, żeby tak na dobrą sprawę czasami przypomnieć komuś, słuchaj, my pamiętamy, że
czerwcu wpłaciłeś nam, nie wiem, 50 zł na naszą akcję. Chcieliśmy Tobie podziękować i chcieliśmy Tobie przy okazji też powiedzieć, że dzięki Tobie udało nam się zrobić to i tamto. Ja tutaj też rzuciłem takie propozycje, jak te podziękowania można realizować, bo to myślę, że jest fajna okazja, teraz akurat styczeń, do podziękowań telefonicznych, czyli po prostu, żeby chwycić na telefon i zadzwonić do takich osób, do których wcześniej nie było czasu i po prostu podziękować za to, że są z Wami, za to, że Was wspierają. Kolejna rzecz to właśnie podsumowanie, liczby osób, które wsparły organizację im podziękowanie. To dodatkowo jest taki dowód społeczny, czyli jeśli pokażecie na przykład, że w roku 2020 łącznie, nie wiem, 200 osób wpłaciło nam różne darowizny, 50 wolontariuszy pracowało przy ilu projektach, albo może 5 wolontariuszy pracowało, bo to wszystko zależy od skali waszej organizacji, to też pokazuje innym osobom to, że z jednej strony to jest podziękowanie dla tych 5 wolontariuszy, których na przykład wymienicie z imienia, z drugiej strony to pokazuje, aha, czyli to jest organizacja, w której ktoś chciał się zaangażować, łączy ludzi, to nie jest tak, że tam tylko te osoby, które zawsze działały i które od zawsze znamy, są w tej organizacji, ale że tam jest ktoś więcej. To jest taki dowód społeczny, którym warto się po prostu dzielić. No tutaj akurat w maju wpisałem wolontariusze, bez was to nie byłoby możliwe, czyli takie właśnie podziękowanie dla wolontariuszy, bo podziękowania należą się oczywiście nie tylko tym, którzy wpłacili dla was darowiznę, czy przekazali 1% podatku. Tak mi teraz do głowy przyszedł pomysł na posta na 1 maja, czyli dziękujemy wszystkim za przekazanie 1% podatku. W sumie bez względu na to, czy wybraliście akurat naszą organizację, czy inną. A może komuś na przykład zrobi się źle z tym, że zapomniał i w przyszłym roku już będzie pamiętał. No właśnie, Michał bardzo fajną rzecz właśnie napisał. Tak, dokładnie. 5 grudnia przy okazji Światowego Dnia Wolontariatu. 1 maja i 5 grudnia, tak. To tak na dobrą sprawę, tak jak to czujecie, i tak na dobrą sprawę też, jak wiecie z doświadczenia, że nie wiem, jeśli zawsze jest tak, że nie wiem, marzec, kwiecień, macie intensywnie działacie z wolontariuszami, bo nie wiem, robicie jakieś spotkania, robicie jakieś, kurczę, w dzisiejszych czasach mówić, że robicie spotkania czy wydarzenia. Okej, no dobrze. Mam nadzieję, że w tym roku będzie już tak trochę bardziej normalnie. Jeśli wiecie, że macie taki okres, gdzie intensywnie pracujecie z wolontariuszami, no to automatycznie wiecie, że kiedy to się kończy i tak na dobrą sprawę, kiedy jest ten czas, kiedy tym wolontariuszom warto podziękować. No tak jak można by powiedzieć, finał WOŚP jest w styczniu, a na początku sierpnia odbywa się zawsze podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy, czyli Woodstock, teraz Poland Rock Festival, tak, czyli wiadomo, jak się wszystko zakończy, w marcu zdaje się, że jest ogłoszenie wyników, czyli zanim wszyscy odpoczną, na początku sierpnia podziękowania takie, no oczywiście spektakularne, ale jest to zaplanowane jako forma podziękowania. I kolejna rzecz, która moim zdaniem jest stosowana najczęściej, mimo tego, że pozostałe te trzy elementy wymienione mają tutaj tak samo duże znaczenie, o ile nie większe, to konkretne zachęty do wsparcia. Czyli najprościej komunikować to, w jaki sposób można was wspierać. Jeśli ktoś może zostać wolontariuszem, jeśli potrzebujecie wolontariuszy, jeśli potrzebujecie pomocy, nie wiem, z jakimś transportem, logistyką, jeśli potrzebujecie po prostu wpłaty darowizn na, nie wiem, cele statutowe, czy jakieś ogólne koszty organizacji, bądź potrzebujecie wpłaty darowizn na jakąś konkretną zbiórkę, to ważne jest, żeby to jasno komunikować i jasno komunikować, gdzie i jak można to zrobić. Często zdarza mi się widzieć w mediach społecznościowych takie komunikaty, które mówią tylko o tym, wesprzyj nas, ale nie ma tam na przykład linka,
do strony, na której można faktycznie to zrobić, albo link jest do strony, na której, na przykład do strony głównej organizacji, a nie do strony, na której faktycznie jest opcja wpłaty. Tutaj z też takiego doświadczenia wprowadzenia serwisów Animani i prowadzenia tego przebiegu użytkownika flow, użytkownika na stronie, im krócej, tym lepiej. Oczywiście zawsze jest taka część informacji, które trzeba przekazać, takie podstawy, ale też podstawy można przekazać w formie jednego zdania, dwóch zdań i dać jakiś link, na przykład więcej. Jak ktoś chce, to przejdzie sobie więcej, doczyta, ale jeśli ktoś nie będzie chciał, to od razu wie, gdzie może wykonać akcję, czyli nie wiem, zrobić na przykład wpłatę, czy na przykład gdzie może zainstalować przypominajkę po to, żeby wspierać waszą organizację przy okazji zakupów. Ja tutaj zamieściłem, no ponieważ Animani i darowizny od zakupów w internecie są mi najbliższe, to praktycznie dla no niemalże każdego miesiąca tutaj takie rzeczy wstawiłem. Czy ja to mogę powiększyć? Mogę. Ale oczywiście możecie to sobie uzupełnić i pozmieniać. No styczeń to jest akurat darowizny od zakupów wyprzedażowych. Zaczął się sezon wyprzedaży różnego rodzaju, plus oczywiście zbliżają się walentynki, więc to też będzie jakaś okazja do darowizny od walentynkowych prezentów. Dalej zachęty do wsparcia, czyli 1% podatku, czyli komunikacja o tym, że można przekazać 1% podatku organizacji. Tu mamy finał kampanii, tu na przykład wesprzyj zbiórkę na remont, tak, czyli z góry wiecie, że w tym miesiącu, to jest akurat maj ponownie, będziecie komunikować zbiórkę. Ten arkusz tak na dobrą sprawę, on wymaga na pewno przyjrzenia. Możecie go zupełnie sobie wyczyścić, a możecie na przykład część rzeczy zostawić i tylko uzupełnić dodatkowe rzeczy. I tak na dobrą sprawę te kolumny tutaj ostatnie, te cztery kolumny związane z komunikacją fundraisingową, to są te elementy sztafety podzielone właśnie w tych czterech obszarach. Elementy sztafety, takiej całorocznej sztafety fundraisingowej. I to jest chyba ten moment, który przyszedł teraz na pytania, jakie macie. Gdzie znaleźć ten dokument? Od razu pytanie, to zaraz może nawet wkleję tutaj linka, mogę w sumie wkleić linka do tego dokumentu, chyba od razu tutaj, bo on jest taki udostępniony. O, uwaga, wspomniałem na czacie. To jest dokument Google'owy, który możecie albo pobrać w formie Excela, albo możecie po prostu, jeśli macie konto Google, konto Gmail, to możecie po prostu wykonać kopię i sobie taki dokument uzupełnić. Jeśli będziecie mieć pytania, to ja za chwilę też będę miał moment na to, żeby na nie odpowiedzieć. I teraz to są oczywiście takie bardzo ogólne spojrzenia, ale jeśli potrzebowalibyście jakichś takich pomysłów do tego, jakie akcje fundraisingowe, jakie akcje w ciągu roku w ramach tej sztafety możecie robić, to myślę, że taką inspiracją może być e-book, który się pojawił w koniec października zeszłego roku, narzędzie fundraisingu w Polsce, Maria Olszewska, agencja taka doradcza, przeszkoleniowa, MIO, razem właśnie z portalem NGO.pl opublikowali taki e-book, on jest płatny, zdaje się 25 czy 30 zł, ale tam można pobrać fragment, zobaczyć też sobie spis treści tego i tam znajdziecie różnego rodzaju pomysły, tak na dobrą sprawę zebrane od organizacji, które realizują, nie wiem, akcji pod tytułem zbieranie nakrętek po aukcje charytatywne czy tym podobne rzeczy, a również znajdziecie tam Animani. Ilona napisała właśnie, z tej publikacji dowiedziała się o Animani. No to bardzo, bardzo się cieszę. To teraz takie szybkie podsumowanie. Tutaj jeszcze zostawiam to na chwilę, gdybyście chcieli zrobić zrzut ekranu czy zdjęcie szybko. Pod tym linkiem znajdziecie ten arkusz do tej sztafety. Styczeń, jeśli jeszcze nie zaplanowaliście całego roku, to myślę, że warto z tego arkusza po prostu skorzystać, żeby zobaczyć, co będzie się działo w kolejnych miesiącach, co już dzisiaj możecie zaplanować. Ja jestem zwolennikiem tego, że taki dokument powinien żyć. Tak na dobrą sprawę, zwłaszcza w
obecnej sytuacji dzisiaj możemy sobie planować, że będziemy coś robić, a może się okazać, że z różnych powodów nie będziemy mogli tego zrealizować. Więc takie ogólne plany warto moim zdaniem mieć, a szczegóły to pewnie już czasami wyjdą w praniu, a czasami niektóre rzeczy będzie trzeba przesunąć. Także to sztafeta jest żywa, w odróżnieniu do tej olimpijskiej, którą ma określone ilość metrów. Szybkie podsumowanie poprzedniego roku w Funny Money. Na koniec grudnia mieliśmy darowizn od zakupów 2,5 miliona ponad. Także myślę, że całkiem fajna liczba. I było to 1 121 518 darowizn, czyli gdzieś tam około 2 zł średnio jedna taka darowizna od zakupów. To moim zdaniem jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę, ile transakcji dziennie jest, to no, od każdych zakupów średnio 2 zł, to jest całkiem, można powiedzieć, konkretna darowizna, biorąc pod uwagę jeszcze, że ktoś na przykład kupuje kilka razy w miesiącu, to ta kwota się zbiera. Rekordowa darowizna od zakupów, no 2993 zł, to jest jednorazowa darowizna. Ktoś po prostu zrobił bardzo duże zakupy, wydaje się, że z działu elektroniki czy takich jakiegoś sprzętu IT, no i taka jednorazowa darowizna trafiła do organizacji. Poza darowiznami od zakupów, no to 24 webinary zrealizowaliśmy. Na akademia.funnymoney.pl możecie zobaczyć nagrania z tych webinarów, z większości z nich. No i na początku roku, w pierwszym kwartale, w marcu, ruszył serwis Funny Web, bezpłatne strony dla NGO. Jeśli chcecie sobie stworzyć stronę organizacji, to jest to taki mechanizm bazujący na WordPressie, gdzie możecie przy pomocy takiego kreatora, tak na dobrą sprawę, w ciągu no, maksymalnie godziny przygotować pierwszą wersję strony waszej organizacji. Maria napisała, jesteśmy zarejestrowani, ale zniechęciłam się, dlaczego? Jeżeli kupujesz, to zawsze zyskują te same organizacje, z reguły największe. Nasze organizacje trudno było znaleźć. No to tutaj, Maria, to jest pytanie, co komunikujecie waszym darczyńcom. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby komunikować po prostu wejście na profil waszej organizacji na Funny Money, czyli tego linka, nie wiem, funnymoney.pl łamane przez nazwa waszej organizacji, czy skrót nazwy waszej organizacji. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby później użytkownik nie musiał w ogóle wskakiwać do tego procesu wyboru organizacji, bo w momencie, gdy on zainstaluje przypominajkę właśnie z tej strony, to tak na dobrą sprawę od razu będzie miał wybraną waszą organizację do wspierania i w ogóle nie wchodzi w proces wyboru organizacji. Tak na dobrą sprawę 96%, jeśli dobrze pamiętam, 96% użytkowników ten wybór organizacji następuje jak gdyby poza w ogóle wyszukiwarką organizacji, czyli z perspektywy albo konta użytkownika, albo właśnie z perspektywy profilu organizacji, czyli wchodzi, klika, zainstaluj przypominajkę. Ten przycisk zainstaluj przypominajkę, który jest na profilu waszej organizacji, może ja po prostu otworzę jakiś profil. W każdym razie ten przycisk zawiera informację, właśnie identyfikator waszej organizacji. To powoduje, że ktoś, kto z tego miejsca zainstaluje przypominajkę, automatycznie będzie miał waszą organizację wybraną do wspierania. Maria napisała, że miałaś przypominajkę na początku. Jeśli ją zainstalowałaś na przykład ze strony głównej, to w tym momencie, jeśli zalogujesz się do swojego konta, czy wybierzesz waszą organizację, bo chyba nie jestem zalogowany, to nie będę w tym momencie pokazywał, ale w momencie, gdy masz przypominajkę i wybierzesz waszą organizację, to w przypominajce zostanie zapamiętana ta wspierana organizacja. Możesz też jak gdyby ten proces zrobić jeszcze raz, czyli wejść na profil waszej organizacji, kliknąć zainstaluj przypominajkę, ale już na profilu waszej organizacji, to tutaj nastąpi właśnie wybranie, zresztą mogę to pokazać, ten komunikat się powinien pojawić tutaj do góry. No, pojawia się, że przypominajka jest w drodze twojej organizacji i pojawia się teraz wspierasz i wybrana organizacja. Czyli w momencie, gdy klikniesz sobie to tak na dobrą sprawę nawet nie musisz drugi raz instalować przypominajki, ale w przypominajce zostanie już zapamiętana informacja o wspieranej organizacji. Oczywiście jeśli na przykład wraz z zamknięciem przeglądarki czyści się historia, a nie, przepraszam, nawet jeśli czyści się historia wyszukiwania, to w przypominajce informacja o organizacji jest zapisywana. Robert napisał, że zarejestrował wczoraj fundację, ale nie otrzymał maila potwierdzającego i nie mogłem się zalogować.
Napisz proszę po webinarze do mnie na marek@fanimani.pl, to poszukamy, zobaczymy, co tam się stało. Magdalena napisała, ja mam pewne zastrzeżenie co do kwoty pokazującej zebraną kwotę. Na stronie naszej organizacji widnieje kwota zebrana przez wszystkie organizacje, a sprawia mylne wrażenie, że ta kwota dotyczy nas. Mówisz o tej kwocie, rozumiem, która pojawia się przy logotypie do góry, bo tutaj tak na sprawę na profilu organizacji publicznym no nie ma informacji, ile organizacja dana zebrała. Tak, no powiem szczerze, że nie spotkałem się z takim zastrzeżeniem wcześniej, ale jeszcze sobie to zapiszę, bo może warto po prostu to sprawdzić, albo w jakiś sposób wizualnie zaznaczyć, że to dotyczy jakby całej kwoty zebranej, a nie kwoty zebranej w tym przypadku przez Polską Akcję Humanitarną. A to jest pytanie tutaj moje od razu. Bo tak jak tutaj mamy tą informację, że 33 osoby dołączyły i wspierają PAH, czy macie coś przeciwko, żeby pokazać kwotę, jaką łącznie zebraliście? Bo tak de facto to byłoby też rozwiązanie tego problemu, o którym napisałaś. Tutaj po prostu znalazłaby się informacja w jakiś sposób zawarta, nie wiem jeszcze w jaki, że na przykład jeśli macie zebrane, nie wiem, powyżej 50-100 zł, czy jakiejś tam określonej kwoty, no to pojawi się, że łącznie zebrali przy okazji zakupów. Tyle i tyle. Okej, widzę, że ten, że nie ma problemu, tak to byłoby okej. No widzicie, my tu mamy takie nasze wewnętrzne obawy, czy powinniśmy taką informację ujawniać, a sprzeciwu nie widzę. Jeśli ktoś ma sprzeciw, to proszę go wyrazić, że nie chciałby widzieć takiej informacji na profilu na Pani Mani. O tak. Moim zdaniem to jest jak najbardziej słuszne, to co napisał Robert i Marek, tak? Jesteśmy NGO, czyli powinien działać transparentnie i jawnie, jak najbardziej. Tutaj jeszcze Ewa napisała, jak pojawia się kwota zebranych środków przez daną organizację, to sumuje się także kwota, która jest anulowana, bo na przykład ktoś odstąpił od transakcji. Wtedy mylnie ta kwota jest zawyżona. Zebranych środków przez daną organizację. Na waszym profilu w panelu organizacji, tam gdzie jest łączna kwota zebrana, faktycznie tam jest również kwota anulowana. Tak de facto to jest suma z tego, co możecie sobie pobrać w historii darowizn. Tam możecie pobrać sobie plik CSV z aktualnymi kwotami i statusami każdej darowizny. I to jest to, co widzicie w panelu organizacji, faktycznie jest sumą, która może zawierać kwoty anulowane. To, co pojawia się tutaj na stronie głównej Fani Mani, to te 2,5 miliona to są kwoty wszystko poza anulowanymi, czyli oczekujące, czy wypłacone, czy gotowe do wypłaty. Michał napisał, czy kilka osób może mieć dostęp do profilu organizacji, do panelu. Tak, jak najbardziej. Wejdźmy na pomoc fanimani.pl. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj jest dostęp, wyszukiwanie w sekcji dla organizacji, to może administrator. Jak mogę zmienić administratora organizacji i udostępnić konto innym osobom w organizacji? Są dwa rodzaje dostępów. Ten administrator, który jest takim głównym administratorem, on ma dostęp do wszystkiego. Jest jeszcze administrator dodatkowy, który ma dostęp do wszystkich ustawień profilu, oprócz danych związanych z konta bankowego i zdaje się jeszcze nazwą organizacji. Oraz jeszcze jeden rodzaj użytkownika, tylko taki, który ma dostęp do historii darowizn i wpłat. Czyli on widzi po prostu historię darowizny Fani Mani. Po zalogowaniu po prostu do panelu organizacji w ustawieniach profilu możecie wejść sobie użytkownicy. To się chyba nazywa teraz użytkownicy i dostęp. I tam możecie właśnie podać adres e-mail i rolę, jaką ma mieć. Czy to ma być administrator dodatkowy, czy też ten użytkownik z dostępem do historii. Co jest ważne, że taka osoba musi mieć wcześniej założone konto użytkownika na Fani Mani. Nie ma takiej możliwości, żeby dać taki dostęp osobie, która nie ma założonego konta użytkownika na Fani Mani. Także to jest istotne, ale jak najbardziej można to zrobić. Marek tutaj napisał, że może powinna być to kwota przesłana organizacji, a nie kwota darowizn, bo to jest różnica. Tam w tym panelu organizacji jest również kwota łączna wypłacona. No tam jak gdyby są różne sumy, między innymi właśnie kwota wypłacona, czy kwota do wypłaty za poprzedni kwartał. Czy na koncie organizacji ta kwota może się nie sumować? To sumowanie
dzieje się raz w ciągu dnia, de facto w nocy czy nad ranem, w momencie, gdy pobierane są dane od partnerów, aktualizowane są statusy darowizn, jak również dogrywane są do systemu nowe darowizny, które się pojawiły. Także jest to przeliczane raz w ciągu dnia. Jeśli w ciągu dnia się pojawiły jakieś darowizny, to one będą widoczne dopiero, ta suma będzie widoczna dopiero na następny dzień. Maria, przypominajki na profilu organizacji, na fanpage organizacji nie zainstalujesz jako tako. Tam możesz wstawić linka, czyli tam tak na dobrą sprawę możesz wstawić linka tego, którego sobie tutaj pobierzesz, który to będzie linkiem właśnie do przypominajki. Do 95% materiałów promocyjnych nie wymaga nawet zalogowania się. Wystarczy wybór organizacji, tak na dobrą sprawę, czyli jeśli jesteśmy tutaj, ja mam teraz wybraną organizację, ale gdybym jej nie miał wybranej i wejdę sobie na przykład w materiały na styczeń, no to tutaj zamiast tej informacji wygeneruj grafikę z logo, czy tam przejdź do szablonu Canva, pojawiłaby się informacja: wybierz organizację, aby pobrać materiał. Wtedy się pojawi po prostu wyszukiwarka, ktoś wybiera organizację i może po prostu pobrać materiały dla Was i no, pomóc Wam w promocji. I tym właśnie akcentem możemy właśnie przejść do tego, co tak na dobrą sprawę było drugą częścią tematu dzisiejszego spotkania, czyli przedłużamy pomaganie. Przedłużamy pomaganie, czyli zaczęliśmy tak intensywnie w tym na koniec roku, jeśli chodzi o darowiznę z zakupów. To jest właśnie ciekawa informacja, którą z analizy organizacji, którą robiliśmy właśnie w październiku, czy nawet listopadzie za lata poprzednie, wyszło to, że w ostatnim kwartale roku dla każdej organizacji dołącza najwięcej darczyńców, ale ta wartość darowizn nie jest, to nie jest tak, że ta wartość darowizn, nie wiem, w ostatnim kwartale roku stanowi, nie wiem, 50% czy 60% darowizn w ciągu roku, one się bardziej płasko rozkładają. Czyli można powiedzieć, że ten okres świąteczny był idealny do tego, żeby pozyskać darczyńców, dlatego że była większa wrażliwość taka na pomaganie, dlatego że wiele osób kupowało prezenty i tych zakupów generalnie było więcej, ale tak na dobrą sprawę ta wartość darowizn zakupów online rozkłada się na cały rok. Warto dlatego też moim zdaniem podtrzymać i przez cały rok komunikować właśnie o tym, że można Was wspierać przy okazji właśnie zakupu w internecie. No, bo to nie tylko prezenty, że każde zakupy się liczą. Ja Wam za chwilę pokażę właśnie w tych styczniowych materiałach, jakie rzeczy przygotowaliśmy. No i oczywiście styczeń to też czas postanowień noworocznych. Może warto też do tego nawiązać i właśnie zachęcić do tego, żeby jednym z postanowień noworocznych było właśnie to, żeby przy okazji każdych zakupów jakąś drobną darowiznę przekazać do Waszej organizacji. I właśnie tutaj w materiałach FunnyMoney.pl łamane przez materiały, bądź też na stopce strony znajdziecie tutaj materiały promocyjne. I tutaj przygotowana jest kategoria już styczniowa, czyli jak w tym styczniu przedłużyć tą pasę pomagania. 365 dni na pomaganie, tak? To można powiedzieć, że takie wyzwanie dla każdego, że ma 365 dni na pomaganie. Można oczywiście to rozszerzyć dużo mocniej, tak? Czyli możesz pomagać naszej organizacji i tutaj właśnie wracamy do tego, do tej komunikacji, zachęty do wspierania, czyli masz 365 dni w roku, żeby pomagać naszej organizacji poprzez 1% podatku, wpłatę darowizny, nie wiem, ustawienie darowizny cyklicznej, wpłatę na zbiórkę, zostanie wolontariuszem, pomoc w transporcie, pomoc w szkoleniach, darowizny przy okazji zakupów w internecie. Te materiały, które my tutaj przygotowujemy, one oczywiście są pod kątem darowizn od zakupów online, czyli pod kątem FunnyMoney, ale nic nie szkodzi, żebyście troszeczkę szerzej je potraktowali i w ten sposób komunikowali o różnych sposobach wspierania Waszej organizacji. Kolejna taka okazja, która zbliża się wielkimi krokami, to Dzień Babci i Dziadka, tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś chciałby
prezenty dla babci i dziadka, to to już jest, myślę, że ten czas w tym tygodniu, czy maksymalnie w przyszłym, żeby te prezenty zamówić. Nowy rok, nowe postanowienia, czyli można skorzystać z tego, że takim postanowieniem, prostym postanowieniem, bo w sumie ktoś instaluje przypominajkę i już nie musi pamiętać, więc chcielibyśmy mieć tylko takie postanowienia noworoczne, że jednym kliknięciem jesteśmy w stanie sobie zapewnić, że je zrealizujemy. No może nie do końca, ale stworzymy takie warunki, że realizacja będzie bardzo prosta. Także postanowienia noworoczne. Tu jest taka też ogólna grafika, zamawiasz online, pomagaj, czyli tak na dobrą sprawę dla tych osób, które no nie wyobrażają sobie, że można cokolwiek kupować w sklepie, a przeważnie robią zakupy online. Szczęście w nieszczęściu, że mamy taki czas, gdzie wiele osób, które dotychczas miało obawy przed zakupami w internecie, przekonało się do nich. No tutaj zachęcam do tego, żeby przejrzeć te wszystkie materiały, zakupy planszówek. No planszówki myślę, że są taką alternatywą teraz dla spędzania czasu, w związku z tym, że ferie są, że tak powiem, bezwyjazdowe, no to planszówki mogą być taką opcją dla wielu osób. No i tutaj już na koniec miesiąca propozycja na walentynki. Te wszystkie materiały tutaj, co znajdziecie, one są posegregowane według sugerowanej daty publikacji, czyli tutaj jest 1 stycznia, a na końcu jest 31 stycznia. Dlatego te materiały możecie sobie tutaj przejrzeć według jak gdyby kolejności. Tutaj jest cały czas kalkulator. On obecnie jest jeszcze w wersji takiej świątecznej, ten nasz kalkulator dobroczynności, ale będziemy go zmieniać i dostosowywać do kolejnych pór roku, więc to jest taki kalkulator dobroczynności, gdzie każdy może sobie wybrać jakąś tam kwotę i zobaczyć, ile z tych jego internetowych zakupów może trafić do waszej organizacji. Tych materiałów jest tu sporo, niektóre z nich, tu na przykład w kategorii social media, niektóre z nich są dostępne również w formie szablonów Canva, jeśli macie, a to zresztą jest fajna grafika, jeśli 7 sposobów na wspieranie nas bez kosztów, jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej zobaczyć, to polecam. To takie różne sposoby na pomaganie, bezkosztowe pomaganie. Są również grafiki w wersji angielskiej, niektóre z nich pojawiły się właśnie w wersji angielskiej, jeśli chcielibyście trafić również do wspierających poza granicami kraju. I jeśli chodzi o właśnie przedłużenie tego pomagania, to tak na dobrą sprawę to przedłużenie pomagania na koniec stycznia pojawią się materiały na luty i w naszych planach nic się tutaj nie zmieniło, będziemy przez ten rok, przynajmniej na dzień dzisiejszy, kontynuować właśnie takie comiesięczne przygotowywanie materiałów. Powinniście również na koniec grudnia, jeśli dobrze pamiętam, 28 albo 29 dostać mailing z informacją o tym, że są nowe materiały. Jeśli z jakiegoś powodu nie dostaliście, to też napiszcie do mnie, sprawdzimy, dlaczego tej informacji nie dostaliście, ale na koniec miesiąca wysyłamy informację o tym, że pojawiły się nowe materiały. I tam jest również informacja o wybranych materiałach, które warto w danym okresie promować. I teraz na zakończenie jeszcze to, czyli takie proste narzędzie, 1% związane z 1% podatku, czyli jeśli korzystacie właśnie ze zbierania 1% podatku, bądź też akcji Funny Money dla NGO, w tym celu tam zapraszam do panelu organizacji, tam znajdziecie Funny Money dla NGO. Mamy taki widget funnymoney.pl/widget, to jest taka strona, gdzie znajdziecie instrukcje czy takie wideo i przede wszystkim link do tego demo. O co chodzi z tą taką zachętą do 1% podatku, bo ten widget składa się obecnie z trzech elementów: Funny Money, czyli darowizna zakupów, Funny Pay, czyli wpłaty darowizn na stronie organizacji, oraz trzecia rzecz, właśnie 1% podatku. Jak klikniecie sobie właśnie w tą stronę demo, to zobaczycie, jak działa właśnie ten przykładowy widget. Ten widget 1% podatku działa w ten sposób, że w momencie, gdy go zainstalujecie na waszej stronie, to możecie w panelu organizacji
ustawić swoją grafikę, swoją treść, swoje tło tutaj, swoje też niektóre teksty tych przycisków. I w momencie, gdy ktoś wejdzie na waszą stronę, to po prostu na, można tak kolokwialnie mówiąc, na twarz dostanie od razu informację o 1% podatku. I albo ktoś przejdzie na przykład od razu do wypełnienia PIT, albo kliknie po prostu nie dziękuję i wtedy to będzie w formie takiego paska na górze strony. Możecie tam również w ustawieniach wybrać, tu jest też film, który pokazuje, jak tymi ustawieniami zarządzać. Możecie w tych ustawieniach wybrać również to domyślne działanie. Czy to ma być tak właśnie, że pojawia się taki właśnie splash screen na cały ekran i dopóki ktoś nie wykona akcji, nie dziękuję, to nie zobaczy waszej strony. Bądź też, czy pojawia się to w formie takiego paska, gdzie ktoś po kliknięciu właśnie zobaczy tą akcję i po kliknięciu wypełni PIT, zostanie przekierowany albo do podstrony pitax.pl, gdzie może zrobić rozliczenie podatku, albo do strony, do której linka wy tam wstawicie, jeśli na przykład macie jakąś swoją własną stronę, czy podstronę u siebie z informacją o 1% podatku. Tam możecie też zarządzać kolorystyką tych elementów. Jeśli korzystacie z WordPressa, to mamy plugin do WordPressa, który ułatwia instalację tego widgetu. Tutaj też znajdziecie informacje, jak ten plugin WordPressowy zainstalować. Oferta 1% jest tylko dla organizacji posiadającej status OPP. Właśnie wręcz odwrotnie. Ona jest dla tej drugiej grupy. Więc tam jak gdyby zachęcam. A jeśli z jakiegoś powodu chcielibyście też tam załączyć, może, nie wiem, korzystać z materiałów, chociaż te materiały też tutaj zdaje się, że są, 1% podatku, tutaj też bez względu na to, czy korzystacie, czy nie korzystacie z darowizn od zakupów, to możecie sobie po prostu z tych materiałów korzystać. To są takie grafiki właśnie, czy teksty. Tu jest gdzieś nawet film, pobierz film, link do YouTube z waszym logo. To jest taki film, który zrobiliśmy, zdaje się, że 2 lata temu. I on, tam jest taki komunikat, że 1% podatku nie trafia w kosmos, z taką fajną muzyczką, myślę, że warto sprawdzić. Tu jest taka grafika dla tych osób, które przekazały 1% podatku, możecie po prostu wygenerować sobie grafikę z waszym logotypem i też ją udostępnić, czy zachęcić do udostępniania u was na stronie. O, Maria napisała, że umieściliście na stronie, film na stronie, no to super. No i chyba z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Tutaj macie też kontakt do mnie, jeśli chcielibyście bezpośrednio do mnie napisać, bądź też umówić się na przykład na taką rozmowę online z wykorzystaniem naszej najnowszej technologii, czyli Google Meet, to możecie sobie wejść na taki kalendarz calendly.com/PaniMani i tam wybrać sobie właśnie datę w kalendarzu i po prostu się umówić na taką rozmowę online bezpośrednio ze mną indywidualnie, jeśli chcielibyście porozmawiać indywidualnie, czy w jakimś większym gronie osób z waszej organizacji. I z mojej strony to na dzisiaj tyle. Dla tych, których jeszcze nie ma, to zapraszam do grupy Fundraiserzy FaniMani, gdzie możecie zapytać też inne osoby, które korzystają z FaniMani o różne rzeczy. Możecie, taki, można powiedzieć, że to jest taka szybka ścieżka kontaktu, tam też wrzucamy informacje o tym, co nowego się u nas pojawiło, czy co nowego planujemy, ile kosztuje takie spotkanie, w sensie spotkanie ze mną. Spotkanie jest bezcenne i bezpłatne. Jedyne tam ograniczenie do tego spotkania to jest 25-30 minut. To można powiedzieć to jedyne chyba takie ograniczenie. Czy FBN jest obcina zasięgów przy promowaniu postów z FaniMani? Pyta Magdalena. Facebook generalnie przycina zasięgi wszystkiego, no bo inaczej nie mogliby promować reklam i promowania postów. Nie po prostu by się to dla nich nie opłacało. Dlatego też, czy to są posty związane z FaniMani, czy to są posty niezwiązane z FaniMani, ja zachęcam do tego, żeby komunikację powtarzać i często na różne sposoby, po prostu w innej formie przekazywać tą samą informację. Dlatego, że raz, Facebook przycina zasięgi, dwa, jeśli wy na przykład opublikujecie posta, nie wiem, o 8 rano, a ktoś ma zwyczaj dopiero wieczorem przeglądać Facebooka,
no to on po prostu nie, można powiedzieć, że nie doskroluje się do tych informacji, które wy opublikowaliście rano, dlatego też zachęcam do tego, żeby eksperymentować z tymi godzinami publikacji i patrzeć po prostu, w których dniach i godzinach jest najwięcej reakcji różnego rodzaju, czy najwięcej komentarzy pojawia się pod waszymi postami, czy też najwięcej kliknięć. Marek napisał, dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję również, przekazuję też dalej do wszystkich uczestników oraz do tych, którzy będą oglądać nagranie. To są bardzo cenne informacje, że ktoś docenia to, co robimy. Z rzeczy, które będziemy robić i będziemy kontynuować, to będziemy kontynuować Akademię NGO, którą rozpoczęliśmy w sierpniu zeszłego roku. akademia.fanimani.pl, tam możecie zobaczyć nagrania z poprzednich spotkań. Na ten rok jeszcze planu nie mogę udostępnić. Wszystkiego dobrego, cześć Małgosiu, wszystkiego dobrego dla was wszystkich i do usłyszenia na kolejnym webinarze, o którym pewnie dowiecie się albo z grupy na Facebooku, albo z maila, którego od nas dostaniecie. Dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć. Fanimani.pl, wiele okazji do pomagania.